Drużyna Orłów, czyli jak zostać mistrzem świata w siatkówce. Orzełek Kubuś codziennie marzył o grze w drużynie polskich siatkarzy. W marzeniach dawał rywalom bobu. Będę mistrzem świata. Lecz raz piłeczką dostał cios w globus. Patrzy, a tutaj z telewizora wyłazi głowa komentatora. Od samych marzeń nic się nie zdarzy. Śmigaj na trening zamiast wciąż marzyć. Na to odezwał się syndrom lenia. Trening to przecież żmudne ćwiczenia. Zamiast w siatkówkę możesz dowoli na komputerze grać lub konsoli. Po co kolana i łokcie zdzierać i wysłuchiwać uwag trenera? Choć próbowali mu podciąć skrzydła, kret, żaba, żmija i pchła przebrzydła, on wkładał buty, wiązał sznurówki i na treningi latał siatkówki. Tam zdzierał buty, w siatkę wymiatał, a gdy nadeszły Mistrzostwa Świata, to na trybuny leciał szybciorem, by krzyczeć razem z komentatorem. Mecz finałowy Mistrzostw, przed nami orzełki zmierzą się z Kanarkami, które serwują z ogromną siłą. Jak raz dostałem, z nóg mnie zwaliło. Już rozpoczyna się pojedynek, rywal przycisnął naszą drużynę jak wściekły kocur szczura lub kreta, więc przegrywamy pierwszego seta. Lecz nasi fani najlepsi w świecie tak kibicują, że w drugim secie drużyna Orłów odrabia straty. Chrzęszczą pazury i trzeszczą gnaty. Choć orły groźne są jak huragan, nagle topnieje nasza przewaga, jak lód na ciepłym kaloryferze, a ja z emocji wyrywam pierze. Kto zatem wygra ten mecz siatkarski? Świetnie zagrywa Michał Winiarski i wychodzimy na prowadzenie! Ale Kanarki to nie jelenie, to nie głuptaki ani pustułki, tylko siatkarze z najwyższej półki. Jeden z nich bardzo wysoko skacze, ale pomylił się nieboraczek. Punkt tylko dzieli nas od sukcesu. Znowu się trzęsę cały ze stresu, jakby mnie mrówki jakieś oblazły. W górę szybuje już Mariusz Wlazły, huknął potężnie niczym armata i zdobywamy Mistrzostwo Świata! Cieszą się wielce polscy kibice, w objęcia orłów skaczą orlice, inne na głowy mężom wyłażą, rzucają kwiaty naszym siatkarzom, a szał radości polskich kibiców słychać wyraźnie aż na księżycu! Ten niebywały siatkarzy wyczyn sprawił, że Kuba bez przerwy ćwiczył, by zagrać w polskiej reprezentacji. Trenował w windzie, podczas kolacji, nawet jak w palce weszły mu zadry, aż powołano Kubę do kadry. A zespół Orłów pełen zapału ponownie dotarł aż do finału. Znów z Kanarkami gramy o złoto? Mój głos dziś może zagłuszyć motor. Ich serwy ostre są jak żyleta. Już zaczynamy pierwszego seta. Brazylijczycy są w lekkim szoku, bo nasz zawodnik huknął z wyskoku i zdobywamy punkcik przewagi. Ale Kanarki to nie łamagi. To świetni gracze i bombardierzy. Każdy z nich umie mocno uderzyć. Znów posyłają nam straszną bombę. Jak trafi w ząbek, straci się plombę. Chcą nam koniecznie przeczepać skórę, lecz orzeł robi obronny murek, skacząc sprężyście niczym pantera i prowadzimy 1-0. Właśnie set drugi się rozpoczyna, Kanarki skaczą jak na sprężynach, bo chcą zwycięstwo odnieść w tym meczu. Jeden wyskoczył jak stópki keczup, drugi się wybił jak tost z tostera, cały ich zespół ostro naciera. Lecz nasz libero piłkę odebrał, przy tym przyjęciu stłukł nieco żebra, w parkiet kolanem mocno uderzył i atakują nasi fajterzy. Znów jeden z orłów potężnie ścina. To nie jest orzeł, to jest maszyna. Coach brazylijski z głowy rwie pierze. Kurczę, ja o czym właśnie nie wierzę. Nasz trener wpuszcza na parkiet Kubę, by rywalowi dokręcić śrubę. Już walnął z krótkiej, brawo Jakubku. Jak Kanarki teraz wam w dzióbku? Kolejna akcja orłów udana. Piłka wędruje do kapitana, który zręcznością dorównał pumie, bo przez blok każdy przebić się umie, gdy tylko znajdzie w nim jakąś szparę. Yes. Słychać, jak drą się łysy kanarek i kanarzyca zdenerwowana. Trzeba powstrzymać ich kapitana! Lecz on się znowu przez blok przedziera i w setach dla nas jest 2-0. Co teraz zrobić? Siedzieć i płakać? Niech to gęś kopnie chyba po ptakach.
Set trzeci zacząć, najwyższa pora. Siatkarze skaczą jak na resorach. Z nerwów mi burczy troszkę w jelitach. Piłkę odbiera Orłów kapitan. Sprytna wystawa, cudowna ścina. I wygrywamy ten wielki finał. Życzę nam zawsze takich finałów. A wysłuchajcie, dzieci, morału, bowiem kolejne będą mistrzostwa. Jeżeli mistrzem ktoś z was chce zostać, niech się zapisze szybko do klubu i ćwiczy siatkę jak dzielny Kubuś, bo nie wystarczy siedzieć i marzyć. Trzeba brać przykład z polskich siatkarzy.